24 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wspólnota katedralna we Lwowie świętowała uroczyście swój odpust. W tym dniu wszyscy zgromadzeni na wspólnej modlitwie wypraszali Miłosierdzia Bożego zakończenia wojny, zwycięstwa i daru pokoju w Ukrainie. Uroczystej liturgii przewodniczył biskup Leon Mały wraz z księdzem prełatem Janem Niklem, proboszczem katedry lwowskiej oraz księżmi dekanatu lwowskiego. Biskup Leon w swoim kazaniu, mówiąc o Miłosierdziu Bożym, przypomniał wiernym, że Bóg współuczestniczy w ludzkim cierpieniu oraz wychowuje ludzi do życia wiecznego. Na zakończenie liturgii odpustowej było wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta procesja wokół kościoła ze śpiewem hymnu pochwalnego Te Deum. Było to wieczorem owego pierwszego dnia. Nie ma granic na sercu Bożym. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Już w starożytności Izrael śpiewał psalm 136 na dwa głosy. Chwalcie Boga nad Bogami, śpiewał przewodniczący, a lud powtarza, bo na wieki miłosierdzie Jego. Pamiętał o nas, o naszym poniżeniu, bo na wieki miłosierdzie Jego. On pokarm daje każdemu ciału. Przewodniczy wszystkiego Państwa tutaj, abyśmy przyjmowali z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Jego Syna, otrzymali ofiarę.